Witamy tym razem ze stoiska firmy Velo. Jest z nami Paweł Wędlocha, którego nie muszę nikomu przedstawiać, zna go każdy w tym kraju. Pawełku, powiedz nam, co nowego w ofercie Velo na sezon 2012? No właściwie jest kilka, zarówno w rowerach, jak i w osprzęcie, których jesteśmy dystrybutorem. Tu akurat mamy autora Revolta 29 cali, czyli autor również podąża za trendami, czyli 29-calowe koła na ramie karbonowej, przyzwoitym osprzęcie jako rower dla kogoś, kto zaczyna przygodę z 29-calowymi kołami. Myślę, że to jest idealne rozwiązanie. Okej, okay, a jakieś rowery, że tak powiem, tańsze 29-calowe niż karbon? Tak, również rowery na ramie aluminiowej. Są dwa modele. Zapraszam na naszą stronę, można pooglądać, zobaczyć. Na pewno ktoś znajdzie również w tym segmencie rowery dla siebie. Okej, okay, ja też mam, jak na sobie widać, dwa niezbędne elementy każdego kolarza górskiego. Jest to kask, jest to buty. Są to buty CD, kask Meta. Powiedz coś więcej na ten temat. Buty Dragon Trójki. Co nowego? Oprócz koloru, bardzo ważna rzecz, czyli z przodu buta, miejsce, gdzie najbardziej narażone jest na uderzenia kamieni, przy podbieganiu, przy nawet siadaniu na rower, specjalna gumowa osłona. Czyli ten but jest bardzo odporny. Możemy spokojnie już teraz na trasach naszych ciężkich polskich maratonów biegać po kamieniach bez obawy na to, że nasze piękne, nowe, świecące buty CD Dragon Trójka zostaną uszkodzone. Pełna karbonowa podeszwa. Pełna karbonowa podeszwa. Buty w wersji szosowej mają wentylację w tej podeszwie karbonowej, więc dla kolarzy szosowych, gdzie mimo wszystko na tym asfalcie ciepło od asfaltu idzie, wentylację otwieramy i jeszcze lepsza wentylacja buty, jeszcze lepsze odczucia podczas jeżdżenia w tych butach. No i Met, którego mam na głowie. Met tutaj bardzo ładne, nowe kolory w tym roku wprowadził. Widoczne są system pasy. Regulacji. System regulacji został taki jak poprzednio, czyli mamy pokrętło, którym jedną ręką możemy wyregulować kask, żeby trzymał się dobrze na naszej głowie, żeby byłoby to bezpieczne podczas, nie daj Boże, jakiejś wywrotki, żeby ten kask na swoim miejscu leżał i spełniał swoje zadanie. No dobrze, Paweł, teraz mam takie pytanie troszeczkę z innej beczki. W tym sezonie bardzo było Was wiele widać na maratonach MTB. Sezon dla Was udany. Wyniki Bartka Jańskiego, Tomka, Twoje. Powiedz mi, jakie są plany na sezon 2012? Na pewno chcielibyśmy, będziemy w przyszłym roku też, nie zmieni się tu nic, będziemy dalej tworzyć drużynę. Możliwe, że jakieś zmiany zajdą, jeszcze troszeczkę za wcześnie o tym mówić. Rzeczywiście ten sezon był bardzo udany, wygraliśmy klasyfikację generalną na dystansie mega w kategorii drużynowej, więc to nas bardzo cieszy. Bartek Jarowski, który rewelacyjnie w tym roku jeździł, wygrał kilka maratonów ogólnopolskich i był na pewno czołową postacią tego sezonu i to bardzo cieszy. Również inni zawodnicy, Paweł Urbańczyk, który wrócił do ścigania, również bardzo mocny, drugi na dystansie mega w klasyfikacji generalnej. Zbyszek Krzyżowiec, który zawsze jest z przodu swojej kategorii. Asia Czerwińska, która również wygrała kategorię mini u Grześka Golonki, więc sezon jak najbardziej udany, bardzo zadowoleni jesteśmy. Czyli same sukcesy. Jeszcze jedno pytanie, powiedz mi, czy przesiadacie się jako zawodnicy na 29ery? Tak, część osób już zdeklarowała się, że chce rowery 29-calowe, więc na bazie roweru Revolt zbudujemy rowery dla zawodników. Niektórzy chcą zostać przy 26-kach, mimo wszystko bardziej się czują pewnie i wolą to rozwiązanie, ale też będą 29-calowe. Obecnie już zawodnicy testują te 29-ki. Paweł Urbańczyk jechał Piotrek Wilgiedzie na ramię Akcenta Pika 29-calowej, więc tutaj również idziemy z trendami, również to sprawdzamy, szukamy tych rozwiązań. Chłopaki też przymierzają się do tych rowerów. Paweł, dziękuję bardzo za rozmowę, życzę sukcesów w przyszłym sezonie. Do zobaczenia na trasie.